Jo, dobra. O tak, o ty, o ty. Co mam? TL50. No spróbujmy z tym TL50. To chociaż tu... O Jezu, o Jezu! Świnia nasza, nie? Ja nasza. A co ty tak oszukujesz z tym plecakiem? A ty nie masz plecaczka? Nie, mam jakiś granat. A, leczenie mam i ten, i... Coś jeszcze. Tam gdzie strzela, tam będzie wróg. Ale pizgło. Widzisz wroga? Zaraz snajpera dostanę, czuję to. Patrz, ale mi się... Ja? No, jak ty to robisz, że ty tak trafiasz? Ale mnie porobił. Mamy przekaźnik. Bronimy przekaźniki, bo ja też mam takie wyzwanie. Powiem ci szczerze, że nawet... Ale ty naparzasz, Arun. Kurde, gnoja. Oj, dostaję od gnoja. Dostał. Gdzieś tu jest. Dobra, działko. Te widzę. No poszło, tak? Nie, jeszcze nie, jest. Nie, jest tam. Poszło. Gdzie jest ten typek? Co tutaj był? Może by go tak... O! Jebłem tego, ten fajny tego! Jak on ma? X-Winga tymi... Fakt, że już był na strzał, rozumiesz o co chodzi, nie? Wróć do walki, nie mówi. Oj, ale słabo strzelam. Leci, leci wujek. Lej go, ja go tam raniłem. Kurwa ninna, jebany bój. Stawiam sondę. O Jezu! Biegnij, nie blokuj się, debilu. Ale i mam to samo czasami. No kurde. Oj, dostałem. Żyjesz? Nie. Umarły, jestem na śmierć. Też umarły, imploderem. No. Umarłem i imploder przyleciał. Będzie co? Będzie co, kurwa. Oj, dobra, Madziu. Tu coś się dzieje. Właśnie nic nie zrobiłeś, to się złoszczę. Wróg mnie namierza. Ty, tam któryś kurde z tych, jakiś świniów jest. Wiesz, że to. Walną cię? O, ale mnie spilotował, mnie spetował, zabił! Gdzie idziesz? Ty, bo jakiś chujek biegnie na bank. Chce nas porobić. Dupy. A to jeden chyba, co? Nie mogę go znaleźć. Gdzie on jest? Ale... No jak to możliwe? No dobra, dobra, wingi... Może leciał? A może ty, kurwa. Może masz rację. Ale ty mnie też tak zaznaczało, nie zaznacza odwrotnie. Walker dostaje, ale chyba jakoś tak na razie... Nie wiem, ale... Mało, ale tamtemu jednemu schodzi grubo. No to podstawę się zostawić na jedną, nie? No biegnij! Kurwa, ale mnie porobił. Ja jestem gdzieś z tyłu, w ogóle bez sensu. Typo, uważaj przed tobą, Marek, nie? No, widziałem tam typa. A tu działko jest. No, właśnie. O Jezu! To ja sam się zabiłem, bo nie mi się gra... Nie, granaty, salwę użyłem, a ona nie przeszła przez ten. Zapomniałem, że nie przechodzi. Nampę. Gdzie?
Coś mam kurde dźwiękiem. Działaj! Rozwalić trzeba wieżyczkę. O dobra. Poszła się jebać. Chyba zniszczona. U góry coś jest. Ale nic nam nie przeleje. Dobra, asystę dostałem jakąś. Chyba, że tutaj szaleje. O kurde, druga wieżyczka. Poszła. Ile nam pomagamy mu, pomagamy mu. Dobra, poddał się, poddał się. O Jezu! R2D2 tu jest! Pieprzony robot! R5D4 dokładnie. Jeszcze nikogo chyba nie zabiłem, takie odnoszę wrażenie. Chodź. A, skurwę, z X-Wing mnie jebnął! No, jak to możliwe? Gdzie to masz? Tam a, daleko. Widzę. Ale ja mam ze sobą broń na tak daleko. Tak. Mam żeton przed sobą. Miał. Jezu! Idź! Dobra, skoczyłem. Wow. Nie żyje. Wszystko mi się odradzało. O Jezu, gdzie ty mnie wyprowadziłeś? Marek, chujowo, ty miałem wrócić do walki, kurwa. No bo gdzieś już biją mnie z tyłu. Aha, bo to jest w środku, kurwa. O Jezu, spadłem. O Jezu, o Jezu. A się cieszyłem, że im zrobiłem plecy, ty. I mnie zabili. Tu się wyłączało, nie? Te ich, kurde. A to nasz. Co widzę? O nie. Tam trzeba wejść tam po prawej stronie, Marcin. Koleś jest z E4. Idę z drugiej strony. Kurwy syny macie, chuja. Nie widzę tu typa. W ogóle człowiek nie gra, to potem jest taki zagubiony. Nieważne. Oj, rozjebali mi to urządzenie. Nie wiemy. Ojej, ale mi piznął. Piznął mi. Ale po prawo, jak im wejść, to tam jest dobrze, wiesz? A ja R... przeładowuję L-ko. No nie wierzę. 10 życia mu zostało. Co za gnojec. To nie jest, nie? No co za... Ty oni skaczą jakoś, a ja taki faktycznie statyczny jestem, Rainbowowiec. Ty wiesz, spoko. Chodź na prawo im wejdziemy do tej groty. Jak mówisz? Tunelem z boczku. Czekaj. Skurwa, a masz, bierz żabę. Bierz żabę, kurwa. Mam świnie. Bierz świnie. I wchodź tam. Żabą, do tej dziury idę chyba, co? A ja. O Jezu, jak mnie pierdolą. Nasi. Namierza już coś mnie. Leżyj trochę, Aruś. Kurde, ale tu mnie biją. Zaraz zginę. O Jezu, jak się wysiada! Nie wysiadłem. Orbitala postawili na mnie. Nie umiem żabą grać. A to zależy gdzie. Ale ładnie mnie pocisnęli. Chyba do E3 wrócę, wiesz? Dobra, spoko. Bo ta jest na bliski zasięg dobra, nie? Ja. Leży, wiesz. Ojejego, awing z góry, ale stary. Ale tu ktoś ten, się turla. A niepotrzebnie wracam, to jest bez sensu. Dobra, E3 wracam.
Blasterki, gdzie jest mój E3? Ale mnie jedno. Nie pamiętam jak to wyglądało, tak jakoś fikuśnie, nie? Ja. O dobra, widzę. Ale mają przekaźników odpalonych? O ja. Dobra, tylko tym to ja muszę trafiać teraz, nie? Co? Tym to ja muszę trafiać. Teraz będą nas robić w czule. Ty, ja już dostałem! O, co mnie pod... Aha! Chciałem typa działkiem zabić, a on mnie zabił tym działkiem, zanim F cisnąłem. To. Co kto? Do mnie mówisz, czy do Madzi? Do Madzi przyszła i... Ale mają Y-Wing. O, ja pierdyle. O, ta broń jest fajna, jak przyceluje. Niemożliwe! No ja, oscea mnie! No ja, plecy. Co się stało? Co się stało, Marcinie? Jebnął mnie z ręki. A to ha, pod... gdzie? Aha, pod V jest, tak? Ty, ale tego jednego nam kroją, ja pierdzielę. Nie, jebną nam, jebną. Nie widzę, skąd strzelają, tylko widzę lasery, które wydobywają się. Chodź, skurwysynu. Ja pierdyle, no żebym nie mógł go trafić. No, chamie. Gdzie tu walą? Gdzie oni tu walą? Dobra, zabity. Ale nie, pizdą nam mokery, od razu. Gdzie oni są? Za skarpą, uważaj. Jest. Zabijesz go? Nie wchodź do groty, szkoda czasu. Wiem, ale ty mi wezmę jak. O nie! Rozstrzelał mnie! Jeszcze się uleczył cham bezczelnie, żebym na to patrzył. Skąd oni tam walą? Kurwa, AT-AT-1 już prawie nie żyje. Czemu my po tych grotach chodzimy? Jak stąd wyjść? Dobra. Jeden AT-AT pan. O ja, a tamten to ma, wiesz co? No szans żadny. O ja. Pierdolę. Dobra. Nie, ten E3 jest zdecydowanie lepsze niż tamto. Bo to na krótki dystans jest dobre. No, no. A jak my tutaj na takim obszarze działamy. Jezus, kurwa. Ty, po prostu musimy teraz to tak obronić, że Shockers. Ale u nich jeden wystarczy, jak wykutają, to pozamiatają nas. Nie ma o czym mówić, kurwa. Mój żeton! O Jezu, stary! Uciekaj! Dobra, udało mi się. Kurwa, solo. O! Trafiłem typa nawet. Kurde, maszowałem. Stary, nie uwierzysz. Ale we mnie wali, gnojec! No ty, patrz! T-47 aeroświgacz zrobił mi jesiony z odbytu po prawo. Miałeś typa! Dobra, uff! Ale fuks, ty, stary! Patrz. Nie, nie mam leczenia. Lipa. Nie, spoko, spoko. Po prawo pamiętam, że był, dlatego do ciebie krzyczałem. Ale Vader mu zrobił. Rebel bombers have locked onto our AT
Imploder mam, stary. Nie wiem, czy dobrze, na pałę rzuciłem. O, panie. Dobra, zginął, gnój. Co tu spadło? No idź, mój żołnierzu. O, jeszcze się uleczę, uleczę się, nie. Gdzie oni są, tam? Kto tu strzela tam? Gdzie do ciebie strzela? Dobra, za tu. Za nami jest kurwa ty, Hania solo nam bierze. Ale mi przykutał! Ja pierdolę ty, ale nas porobił ty. Wpadł między nas. I co, i zrobił? Wsadził w dupę i przekręcił. Nie, tą bronią mi się lepiej gra, Marcinie, jest fajniejsza. Nie, już zmieniłem broń, wiesz? Już zmieniłem broń, bo to rzeczywiście... Nie na ten obszar, nie? Ja. Gdzie ta Hania dostanie z rakietnicy w ryja? Ty, mają już trzy kurde śmierdziele. Już pozamiatane. Nie, to już jest pozamiatane, to przegramy, tylko chuj, trzeba teraz nabić frag, kasę zrobić. Hania. Ale ty, a tu ich ile było? No tak, to był przekaźnik, to mogło być ich tu tyle, nie? Nieźle to rozegrałem, ja tam w ogóle wlazłem bez pomysłu. Wczoraj fajny program widziałem na YouTubie o tworzeniu pierwszego Gwiezdnych Wojen, ten nie pierwszego, przepraszam, ten pierwszy, czyli czwarty Phantom Menace, nie? Na tej zasadzie. I chodzi mi o tego aktora Dartha Moola, co grał, nie? Okazuje się, że koleś, tam jak opowiadali, nie, na tej zasadzie, to... Kurde, się kulają chłopaki, jak oni to robią? Z altem, nie? Zabrał mi żeton, ham. Dobra, to mamy przejęte, teraz tylko utrzymać to. O, piznął mi! George Lucas potrzebował teoretycznie czegoś nowego, nowego jakiegoś, wiesz... Ryja? Ale w sensie, że ryja nowego, czy co? Tak, wiesz, że chcieli, wiesz... Czy coś innego nakręcić? No tak, mówią, że to musi być coś innego, nie? Że, wiesz, że... I wymyśli... Zaprosili tam oczywiście gościa od sztuk walki, żeby tam uczył tych wszystkich, kurwa, co należy robić i tak dalej, i tak dalej. Mistrz jakiś tam, kurwa, poprosił swojego ucznia. Ale go rozpitolili. Ha! Zabiłem gnoja. O Jezus, to był typek. Się skupiasz na grze, widzę, nie możesz dokończyć zdania. Poprosił swojego ucznia, żeby zrobić pokaz, nie? No. Ten uczeń, czyli Ray Parker, czy jak on tam się nazywał. Oje! Już zaraz go rozjadę. Kalina 5 jeszcze życia ma, stary! Poddana. O, nasz Doggy the Dog nie żyje! Ładnie, Jarek. Nie, ale po zmianie broni, bo tak to nie szło mi, co ty? Totalnie nie miałem pomysłu na grę. I wiesz, koleś pokazywał, jak się warczy, wiesz, długą miotłą, nie? Na tej zasadzie. No. I stwierdzili, że zrobią właśnie, że on by używał miecza podwójnego. Mhm. I poprosili, żeby zagrał. Aha, od razu. No. I ciekawostką jest to, że wiadomo, w tych wszystkich filmach Jediowych, czy jakichkolwiek Matrixach, no to wiesz, że wiesz, te linki ci podczepiają przy biodrach, że wiesz, jakieś skoki, kurwa, obroty, chuje mu je. A koleś, kurwa, oprócz tych takich skoków, wiesz, jak ja to mówię, skoków wiary, nie miał nic. Te wszystkie triki, które wykonywał, to on jest naturalny.